W tym nagraniu pokażę Ci, jak używać zdecentralizowaną giełdę, platformę Osmosis w ekosystemie Kosmos. Pokażę, jak zamieniać tokeny, jak je farmić, jak stejkować. Wszystko od A do Z znajdziecie właśnie w tym nagraniu. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Kryptopodróże. Mam na imię Dominik i w tym nagraniu pokażę Wam, jak krok po kroku używać platformy Osmosis. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. Z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest prawda inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Dobra, i zacznijmy od absolutnych podstaw, tak jak zawsze, czyli przechodzimy na stronę CoinMarketCap, tutaj w wyszukiwarce wpisujemy Osmosis. Wyskoczy nam tutaj w pierwszej kolejności Osmo, czyli token na sieci Kosmos, ok? Natomiast tutaj poniżej mamy Exchanges i wyskoczy nam Osmosis. Klikamy sobie tutaj i mamy wszystkie informacje odnośnie tego DEX-u, bo jest to zdecentralizowana giełda, żebyście mieli tego świadomość. Dlaczego robię to w taki sposób? Dlaczego przykładowo nie pytam wujka Google, jaki jest link do giełdy Osmosis? Ponieważ musicie mieć tego świadomość, niestety na rynku panują, grasują oszuści, nie tylko na rynku kryptowalutowym ogólnie, więc może być tak, że po prostu oszukana strona będzie wypozycjonowana w taki sposób, że znajdzie się powyżej tej właściwej. My nieświadomi tego klikniemy, podłączymy do takiej oszukanej strony nasz portfel, no a co się stanie z jego zawartością, dobrze wiecie. Dlatego polecam Wam używać strony CoinMarketCap, CoinGecko, tam szukać projektu, kryptowaluty, tokena, czy też strony, której chcecie użyć i macie zawsze oficjalne linki właśnie tutaj podane. Klikamy sobie w ten link i zostaniemy przekierowani na stronę giełdy. Zapoznajemy się z zasadami, klikamy w tym miejscu, jeżeli się z nimi zgadzamy i tak naprawdę już możemy zacząć używać tej giełdy. Wytłumaczę Wam teraz krok po kroku, jak to robić, ale żeby móc to zrobić, to w pierwszej kolejności musicie sobie oczywiście założyć portfel KEP, który będziemy podłączać tutaj do tej giełdy i używać go do wszystkich tokenów, do wszystkich kryptowalut, które znajdują się na sieci Kosmos, ok? A więc jeżeli jeszcze nie macie tego portfela, w górnym prawym rogu znajdziecie link do filmu, którym pokazałem Wam, jak krok po kroku założyć ten portfel, jak go używać, więc na pewno nie będziecie mieć z tym problemu. Kolejna rzecz, jaką musicie zrobić po założeniu portfela Kepler, musicie oczywiście go zasilić przykładowo kryptowalutą Atom. Jak kupić tą kryptowalutę? Przykładowo na giełdzie Binance pokazałem Wam w filmie, który znajdziecie w górnym prawym rogu. Wróćcie sobie do niego, jeżeli macie jakikolwiek problem z tym, aby zasilić ten portfel. Wyślijcie tutaj sobie kryptowalutę Atom i tak naprawdę jesteśmy gotowi, aby zacząć testować Osmosis. W pierwszej kolejności oczywiście podłączamy sobie portfel, klikając w tym miejscu, wybieramy Kepler, portfel podłączony. No i teraz pokażę Wam, jak obsługiwać Osmosis. Wbrew pozorom nie zaczniemy od zakładki Trade, przejdziemy od razu tutaj do zakładki Assets. Czemu? Ponieważ musimy przelać sobie najpierw, zasilić tą giełdę najpierw kryptowalutą Atom. Klikamy Deposit. Na naszym portfelu powinny znajdować się atomy. Podajemy ilość atom, którą chcemy zasilić Osmosis. Polecam nie klikać Max, ponieważ musimy zostawić jakąś małą ilość na opłatę. Ok, czyli sobie prześlę 0,2. Klikam Deposit. Zobaczcie, jest tutaj opłata 0,00325 atoma. Ok, a więc musimy mieć jakąś małą ilość na opłaty. Klikamy Approve. Transakcja w toku. No i po chwili, zobaczcie, pojawia się informacja, że atom pojawił się tutaj na giełdzie. No i wracamy sobie teraz do pierwszej zakładki Trade. No i tutaj, jak się domyślacie, możemy wymienić dowolne kryptowaluty na dowolne tokeny i odwrotnie. U góry wybieramy atom i dajmy na to, że będziemy chcieli dodać sobie do farmienia, to za chwilę Wam pokażę, parę atom do Osmo. Ok, więc wymienimy sobie połowę kryptowaluty atom, klikając Half. Pojawi nam się ilość Osmo, jaką dostaniemy i klikamy Swap. Potwierdzamy tą operację na portfelu. Approve. Zrobione. I w ten sam sposób oczywiście robimy inne zamiany. Jeżeli przykładowo chcielibyśmy Atom zamienić na Juno, co pokażę Wam już w kolejnym nagraniu w piątek, wybieramy tą kryptowalutę i robimy to adekwatnie do tego, co pokazałem Wam przed chwilą. No i tak robimy z każdą inną parą. Wracamy sobie do Assets, sprawdzamy, czy na pewno ta zamiana zakończyła się sukcesem. Rzeczywiście mam 0,1 Atom i większą ilość Osmo. Na początku pokażę Wam opcję Pulse, czyli farmy. Klikamy sobie tutaj w tym miejscu i zobaczcie, mamy tutaj podaną cenę Osmo, kiedy jest kolejny podział zysków. Jeżeli mamy jakąś farmę uruchomioną, to raz dziennie, okolice godziny 18 czasu polskiego, dostajemy takie nagrody i takie nagrody oczywiście pojawią się tutaj w zakładce Assets. Nie musimy nic klikać, nic odbierać, one automatycznie pojawią nam się tutaj na portfelu. Zwykle jest to token Osmo. No i dalej, tutaj mamy wszystkie pule, które mam uruchomione. Mamy jej symbol Pool 1, jest to pula Atom do Osmo. Tutaj mam kolejną Pool 9, Kronos do Osmo, no i Pool 604 Stars do Osmo. Mamy podaną całą ilość środków, jaka jest zablokowana w tej puli przez wszystkich użytkowników. APR, czyli oprocentowanie roczne. Pamiętajcie, że ono jest zmienne, ono nie jest gwarantowane, ono może ulec zmianie, zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć. Mamy podaną ilość, jaką ja mam tutaj zamrożoną i tak samo to wygląda w przypadku pozostałych pól. Na samym początku oczywiście Wy nie będziecie mieli żadnej takiej puli uruchomionej, musicie sobie zjechać troszeczkę niżej i tutaj są pule, które można uruchomić. Ok, wybieramy tą, która nas najbardziej interesuje, przykładowo Atom do Osmo, Crow do Osmo, to już od Was zależy.
zależy, jaką parę chcecie tutaj farmić. Pamiętajcie o tym, że decydując się na farmienie w danej puli, nie mamy gwarancji, że taką samą ilość tokenów kryptowaluty wyciągniemy. Przykładowo, jeżeli rzucę tutaj jeden atom o wartości $30 i taką samą ilość osmo, czyli przykładowo 3 osmo o wartości $30, to nie mam gwarancji, że wyciągnę taką samą ilość atom oraz osmo. Ma to związek z tym, że ta farma będzie dopasowywać dolarowo ilość atom do osmo, więc jeżeli atom gwałtownie urośnie, a osmo przykładowo będzie stało na tym samym poziomie lub nawet spadnie, no to wiadomo, że ilość osmo musi się zwiększyć dolarowo, atomu spaść, aby ta pula się równoważyła, więc jest takie ryzyko. Używanie farm w mojej opinii nie jest opłacalne krótkoterminowo, ponieważ ma tutaj miejsce tak zwana nietrwała strata. Musicie mieć to świadomość, zapoznajcie się z tym terminem, co to oznacza, jak to działa w praktyce. Na internecie znajdzie się mnóstwo filmów na ten temat, więc nie będę tutaj teraz tego dokładnie omawiać. Zwróćcie również uwagę na to, że mamy jedną z pól podświetloną na różowo, fioletowo, pozostałe są na żółto. I zobaczcie, jeżeli klikniemy sobie przykładowo na tą parę, mamy tutaj możliwość dodać liquidity, za chwilę wam pokażę, jak to robić. Mamy podane oprocentowanie i są tutaj trzy rodzaje, zobaczcie, na dzień, na 7 dni, na 14 dni, a chodzi tutaj o to, ile będziemy musieli czekać, jeżeli zdecydujemy się taką farmę przerwać. Wybierając na 7 dni, oczywiście 7 dni czekamy, aż takie środki zostaną nam zwrócone. W tym czasie oczywiście one dalej nam wydobywają kryptowaluty, tokeny, ale jest tu okres, w którym musimy niestety czekać. Mniejsze oprocentowanie, jest to jeden dzień, maksymalne 14 dni. Myślę, że to jest dla was zrozumiałe. Za chwilę wam pokażę, jak to technicznie się robi. Mamy tutaj dokładne informacje, co jest bardzo fajne, ile mamy danej kryptowaluty w tym stakingu, ale to za chwilę wszystko omówimy. I zobaczcie, jeżeli wrócimy sobie puls i klikniemy w tą różową, ok? Tutaj, w tą różową, to zobaczcie, że mamy również tutaj superfluid staking. I o co tutaj chodzi? Mamy możliwość rzucić sobie tutaj taką farmę, w tym przypadku atom do osmo i dodatkowo jeszcze zarabiać na osmo, tak jakbyśmy wrzucili je do stakingu. Mamy tutaj oprocentowanie 81%, ja za chwilę wam pokażę, jak wrzucać do stakingu kryptowaluty tokeny osobno, nie używając farm. Natomiast jest to bardzo fajna opcja, która oprócz normalnego oprocentowania jako farma, daje nam również oprocentowanie ze stakingu danej kryptowaluty. W przyszłości na pewno tych par pojawi się więcej, w tym momencie jest tylko jedna, ale bardzo się cieszę, że właśnie nagrywając ten film już ta opcja jest dostępna, będziecie wiedzieli, jak z tego korzystać. No i dajmy na to, że właśnie z tej farmy chcemy korzystać, bo mamy atom, mamy as, osmo, pokazałem wam, jak je wymienić, jak je zdobyć, no i w pierwszej kolejności oczywiście klikamy add liquidity. Używamy tej opcji, mamy tutaj 50% atom, 50% osmo, a więc dolarowo musimy taką samą ilość atom, jak i osmo tutaj wrzucić. Klikam max, jeżeli chodzi o atom, pojawi mi się tutaj 0.099999 atom i 0.306679 osmo. Polecam końcówkę skasować, aby na pewno ta transakcja nam tutaj przeszła. To pole zostawiamy bez zmian i klikamy add liquidity. Potwierdzamy operację na portfelu. Transakcja w toku, chwileczkę czekamy. Za chwilę będziemy mogli wrzucić nasze środki LP tokeny do farmienia. Zrobione, zobaczcie, w tym miejscu pojawiła nam się suma 6.69, czyli łączna kwota środków, które chcemy wrzucić do farmienia zarówno w Atom, jak i Osmo. Klikamy Start Earning, wybieramy jedną z opcji, 1 dzień, 7 dni, czy też 14 dni. Zobaczcie, że ta opcja podświetla się nam na fioletowo, różowo, nie wiem jaki to jest kolor. I tutaj oprócz tego, że farmimy na 63%, mamy jeszcze dodatkowo 18% z kryptowaluty z tokena Osmo. Klikamy max, czyli całą ilość LP tokenów wrzucamy do farmienia i następnie klikamy tutaj w ten przycisk. Będziemy musieli wybrać walidator, wybierzcie jeden, tylko nie giełdowy oraz nie taki, który daje 0 lub 100% tutaj, ok? Najlepiej wybrać jakiś z drugiej dziesiątki, z trzeciej, przynajmniej takie głosy do mnie dochodziły, ale jeżeli macie jakiś swój ulubiony lub macie informacje, które warto używać, no to po prostu taki wybierzcie. I jak już to zrobicie, tutaj w tym miejscu pojawi się informacja, że taką ilość osmo macie delegowaną do stakingu dla tego walidatora. Zjeżdżając dalej, niżej, jest tu podana ilość atom, którą macie wrzuconą w farmie oraz osmo, którą macie wrzucone tutaj w farmie. Z czasem zobaczycie, jak ta ilość się zmienia. Ona nie jest stała, tak jak wam wspomniałem na początku. Ilość atom, jak i osmo mogą się zmieniać zależnie od tego, jak kształtuje się cena zarówno jednej, jak i drugiej kryptowaluty, czy też tokena. Gdy jedna rośnie, druga spada, no to wiadomo, pule te muszą się równoważyć, tak aby dolarowo było tutaj 50% oraz 50% wartości całej puli. Jeżeli chcemy zrezygnować z takiej farmy, to właśnie w tym miejscu możemy to zrobić. Mamy tutaj różne pule, jedna na dzień, jedna na 7 dni, jedna na 14 dni. Ja używam tylko tej na 14 i właśnie w tym miejscu klikając Unbond All rezygnujemy z farmienia, ale wciąż przez te 14 dni ta farma daje nam zyski. Ok, dopiero po 14 dniach możemy odebrać te środki klikając Add Remove Liquidity, następnie wybierając tą opcję, wybieramy przykładowo 100%, a następnie Remove Liquidity. Musimy tą operację potwierdzić na portfelu, transakcja w toku. Za chwilę zobaczycie, jak te środki tutaj znikną i pojawią się na moim portfelu. Ok, znikły. Wracamy na assets, no i mamy te kryptowaluty tokeny w tym miejscu. Mam nadzieję, że jest to dla was opcja zrozumiała. Postarałem się to wytłumaczyć najprościej, jak się tylko dało. Nie jest to skomplikowane naprawdę. Wybieramy krypto, którą chcemy farmić, tokeny. Schemat praktycznie identyczny jak na innych platformach, czy to PancakeSwap, MM Finance, VVS Finance, czy innych, które
używacie. Kolejna opcja jest to oczywiście staking. Klikamy stake, otworzy nam się nowa strona z portfelem CAP i to właśnie tutaj możemy stakeować różne tokeny kryptowaluty. Mamy tutaj opcję dashboard, mamy ulubione, które możemy dodać klikając sobie tutaj gwiazdkę oraz pozostałe. Na samym początku Cosmos oraz Osmosis będzie na samej górze, resztę możecie sobie dodać klikając gwiazdkę. Przykładowo Juno, zobaczcie, jak wyłączę gwiazdkę, ona się przeniesie gdzieś tutaj na dół i dopiero klikając gwiazdkę możemy sobie dodać do ulubionych, a jeżeli chcemy stake'ować to, co nas najbardziej interesuje, klikamy sobie przykładowo Cosmos, następnie stake. Zobaczcie, ja już mam tutaj atom w stakingu, natomiast jeżeli dopiero zaczynacie, musicie wybrać walidator. Tak jak mówiłem, nie wybieramy giełdowych, nie wybieramy takich, które mają 100% lub 0, a najlepiej, mówi się, przynajmniej tak słyszałem, że wybrać takie, które znajdują się w drugiej dziesiątce lub nawet w trzeciej. Wybieramy dany walidator, ja wybrałem tutaj stakefish, klikamy manage, następnie delegate. Mamy tutaj podany okres czasu, który musimy czekać, jak zdecydujemy się przerwać taki staking, podajemy ilość, którą chcemy stakeować lub klikamy max, a następnie klikamy delegate. W momencie, kiedy to zrobicie, oczywiście środki pojawią się tutaj w tym miejscu, jaką ilość stakeujecie, wasze nagrody, które możemy odbierać klikając claim rewards, potwierdzamy to na portfelu i takie nagrody za chwilę znikną z tego miejsca i pojawią się nam tutaj na portfelu Kepl. Zobaczcie, 0,05, za chwilę będzie troszeczkę więcej. No i mamy to, atomy pojawiły się na portfelu, znikły tutaj spending. Macie również opcję odbierania takich nagród klikając tutaj claim na portfelu, również dorzucać klikając stake. I tak samo robimy z każdą inną kryptowalutą, tokenem. Z tego miejsca polecam wam, abyście od czasu do czasu zaglądali zakład Government i oddawali głos, jeżeli jest tutaj jakaś opcja aktywna. Pokażę wam dla przykładu, chyba w Osmosis ostatnio głosowałem. O, dokładnie tutaj. Mamy możliwość kliknąć vote. Zapoznajemy się z pytaniem, na co głosujemy, w jakiej sprawie głosujemy. Oddajemy nasz głos klikając confirm. Ja już tutaj oddałem głos i mam informację, że tak właśnie się stało. A dlaczego warto to robić? Ponieważ od czasu do czasu za głosowania można dostać fajne airdropy. Największy airdrop, o jakim słyszałem, było to ponad 20 tysięcy dolarów, tylko dlatego, że osoby zdecydowały się oddać głos. Nie mamy gwarancji, że będzie jakiś airdrop za oddany głos, ale na pewno warto to robić. Także myślę, że z opcją stakingu już nie będziecie mieć problemu, robimy to tak samo w każdym innym przypadku. Jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Wracamy sobie z powrotem na Osmosis. Kolejna zakładka jest to zakładka Vote i to właśnie jest to, o czym wam przed chwilą mówiłem. Również na portfelu CAP, w zakładce Government, możemy oddawać właśnie te głosy. I ostatnią zakładką na Osmosis jest to czyli statystyki. Bardzo fajnie to wygląda, przejrzyście, możemy się zapoznać ze statystykami na zdecentralizowanej giełdzie Osmosis. W wolnej chwili możecie sobie tutaj przyjść, popatrzeć. Mamy podane całe liquidity, zobaczcie, jak ono od początku rosło, na którym, na jakim poziomie jest obecnie. Wolumen też przeogromny. Największe tokeny, kryptowaluty, największe pule, to wszystko znajdziecie tutaj w tych statystykach. Także to tyle w tym nagraniu. Pamiętajcie oczywiście zawsze, jak kończycie jakąś sesję na Osmosis, wylogujcie się waszym portfelem, nigdy nie zostawiamy tego włączonego, bo licho nie śpi, ok? Bardzo prosta platforma, intuicyjna i myślę, że dzięki temu nagraniu będzie wam bardzo łatwo poruszać się na Osmosis. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że było ono pomocne, było wartościowe. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z wami już w piątek w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się, hej!